Nazywam się Adrian Przetocki, jestem product designerem w Toniku i to oznacza, że no zajmuję się projektowaniem produktów cyfrowych. Nie będę powtarzał. Przepraszam, słyszałem coś w tle. I tak, i z branżą graficzną, z zawodem projektanta jestem związany już 7 lat. Zaczynałem tak naprawdę na początku od pracy w agencjach reklamowych. I mam to szczęście, że dzięki właśnie pracy w różnych organizacjach miałem okazję zauważyć, dostrzec i docenić tym samym pewne różnice w aspektach komunikacji, aspektach podejścia do klienta, czy ogólnie po prostu w procesach. I tak naprawdę też jak zaczynałem, to też nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak dużo w projektowaniu odbywa się poza samym projektowaniem. I to jest taki gruby statement na początek ode mnie, ale chciałbym, żeby gdzieś tam towarzyszył nam w ciągu mojej prezentacji. I w Toniku głównie pracujemy ze startupami early stage nad budowaniem MVP, więc jest ciekawie. I tematem mojej prezentacji będzie dynamiczny workflow MVP. Opowiem o tym, jak wygląda współpraca właśnie ze startupem early stage ze Stanów. Jak my jako zespół designerski odnajdujemy się w takiej współpracy. I w przypadku właśnie współpracy z early stage jest trochę tak, że przechodzimy przez proces, który nie do końca jest określony. Cały czas iterujemy, sprawdzamy pewne rozwiązania i na bieżąco je testujemy. I opowiem o tym, jak wygląda komunikacja z klientem, jak wygląda komunikacja wewnętrzna wewnątrz zespołu. Powiem też o fazie koncepcyjnej, a na samym końcu dorzucę kilka słów na temat QA. I prezentacja jest oparta na jednym projekcie, w którym aktualnie pracuję. Nad projektem platformy dla agentów nieruchomości z Miami. I chciałbym, żebyście poznali Dana. Dan jest co-founderem Quartet, czyli tego produktu. I specjalnie dla nas nagrał kilka słów, by opisać, jak wygląda tak naprawdę środowisko startupowe. Hello, Zablocze Design Park. I'm Dan Braybach, CTO of Quartet.io. We're a seed stage startup building the professional network for real estate based in New York City, and I've been working with Tonic for the last year. First, given how we're an early stage startup, our company is constantly changing and we're still building our core product features and testing new concepts with users every day. As such, we have a highly dynamic roadmap that we're constantly reevaluating, and our design work with Tonic reflects this. We are simultaneously building lo-fi prototypes for concept testing, finalizing features to be engineering ready, and researching how other products accomplish similar tasks. There can be a lot of different transitions between ideas ranging from the more strategic to tactical on any given day. Tak, już teraz widzimy, że mowa jest tutaj o testowaniu, o ciągłym sprawdzaniu różnych rzeczy, więc przejdźmy sobie do konkretów. Jak współpracujemy? Przede wszystkim staramy się podchodzić do klienta na zasadach partnerskich, czyli próbujemy maksymalnie zminimalizować ten dystans między designerem a klientem poprzez stosowanie między innymi bezpośredniej współpracy. I tak naprawdę właśnie to skracanie tego dystansu daje nam dużo swobody, jeżeli chodzi o decyzyjność, czy w ogóle naszą rolę w projekcie. I zaczęliśmy klasycznie. Zaczęliśmy od tego, że klient standardowo pojawił się u nas na Slacku. Mamy z nim wspólny kanał ze wszystkimi zaangażowanymi osobami, które są zaangażowane w projekt. I to nam daje bardzo dużą łatwość dostępu do każdej z tych osób. No i przez to też stajemy się integralną częścią ich zespołu. Oprócz tego pozwalamy sobie też na DM-ki do klienta. Jest to coś, co tak naprawdę też dodatkowo ułatwia nam życie, jest bardzo efektywne w kontekście właśnie całej komunikacji, ponieważ ja tak naprawdę w ciągu dnia mogę sobie spokojnie napisać DM-kę do klienta w momencie, kiedy mam jakiś problem, kiedy chcę coś po prostu rozwiązać i nie muszę się tutaj zastanawiać, czy wszystkich uwzględniłem w CC, tak jak miałoby to miejsce, gdybym pisał po prostu klasyczne maile. I zanim dołączyłem do tego projektu, mieliśmy
spotkania w formie weekly. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pierwszy fail, który miał miejsce. Na tym zdjęciu widzimy Damiana i Szymona. I ci panowie postanowili, że pewnego dnia posiedzą sobie nad stroną tonikową. I potem jak wbili na weekly wtedy z klientem, okazało się, że no, komunikacja jednak jest istotna, ponieważ pewne update'y nie zostały zrobione, po prostu no, nie udało się dowieść jakichś tam ustalonych rzeczy. I też chciałbym zaznaczyć, że nie mówimy o nieobecnych, ponieważ zarówno Damian, jak i Szymon są tutaj z nami, więc są świadomi tego, że o nich będę mówić. I co mogliśmy zrobić z takim failem, który pojawił się właśnie na weekly? Przede wszystkim spróbować daily. W trosce właśnie o tą ciągłość tej komunikacji, o to, żeby klient był na bieżąco z tym, co się dzieje po naszej stronie. I taki daily stand-up polega na tym, że my opisujemy nasze postępy, dyskutujemy o pewnych rozwiązaniach, opisujemy też napotkane problemy. No i klient ze swojej strony daje nam feedback na temat naszej pracy. Daje nam też informacje odnośnie tego, nad czym pracują deweloperzy, więc pozwala nam to wtedy na planowanie działań po naszej stronie. No i przechodzimy czasem przez Jira, ale nie jest to zbyt ekscytujące zajęcie, więc to pominę. I mieliśmy, przepraszam, na początku daily trwało 15 minut i z tych 15 minut w momencie, w którym okazywało się, że cały czas te spotkania trwały coraz to dłużej, w pewnych już krytycznych momentach dochodziliśmy do godziny, więc też postanowiliśmy zmienić te daily na po prostu godzinne daily i to też jest wartość na plus, daje nam to szersze spojrzenie na projekt, jesteśmy też na bieżąco ze wszystkim i też działa to pozytywnie na ten aspekt tej relacji, o której właśnie wspominałem wcześniej. I w przypadku daily coś, co się bardzo sprawdza, a co ja na początku nie do końca rozumiałem, to jest agenda. I w przypadku agendy chodzi o to, że tak naprawdę jeżeli mamy godzinę spotkania i jest dwóch designerów w projekcie, czyli Szymon i ja, no to musimy maksymalnie wykorzystać czas, który mamy, więc nie mogę sobie pozwolić na to, że zapomnę przykładowo o czymś wspomnieć lub klient zada mi pytanie jakieś niewygodne, które mnie wybije totalnie z rytmu. Muszę pamiętać o tym, co chcę konkretnie przekazać, więc w tym przypadku agenda jest istotna. I to jest rzecz, która na pewno pomaga nam maksymalnie wykorzystać czas spotkania. Jeżeli mowa właśnie o daily spotkaniach, no to mówimy tutaj o komunikacji synchronicznej. I mamy jeszcze komunikację asynchroniczną i tutaj w komunikacji asynchronicznej przydaje nam się Loom. I Loom to jest narzędzie typu pokaż, wytłumacz i wyślij. I działa na takiej zasadzie, że po prostu nagrywamy siebie wraz z naszym screenem i możemy w bardzo łatwy sposób wytłumaczyć pewne rzeczy w projekcie. Bardzo nam się przydaje w momencie, w którym tak naprawdę nie chcemy pisać notatki ani umawiać się z klientem na osobne spotkanie. I też jest to bardzo wygodne dla klientów. Z naszego doświadczenia wynika, że klienci lubią Loomy. I tutaj mam też dwa tipy odnośnie nagrywania Looma. Pierwszy z nich to jest właśnie wspomniana agenda. Ona się tutaj też przydaje, to nie musi być jakaś imponująca lista, ale warto jest po prostu wiedzieć, co chcemy przekazać. I jeżeli chodzi o Looma, to dobrą praktyką jest nieodtwarzanie i niesprawdzanie, jak się wypadło. Tutaj mam na myśli tylko to, że wystarczy sprawdzić, czy jest dźwięk i najlepiej go po prostu wysłać. Swojego pierwszego 10-minutowego Looma nagrywałem 3 godziny. Cały czas chciałem coś poprawiać, zmieniać i pod koniec już nie miałem siły totalnie na to narzędzie. Więc polecam tylko sprawdzić, czy jest dźwięk i po prostu wysłać. Mała przypominajka. Miejmy klienta na Slacku. Na pewno nie pożałujemy. Nie bójmy się spotkań. I sprawdźmy Looma. W przypadku działań wewnętrznych mamy tutaj tak samo stand-upy. Z Szymonem spotykamy się na stand-upach, planujemy sobie pracę po naszej stronie, dzielimy sobie taski. Oprócz tego też wiemy, kto nad czym pracuje, więc nie ma tutaj żadnej dziury komunikacyjnej. I spotkania mi się bardzo przydały w momencie, w którym ja dołączałem do produktu, bo tak naprawdę były dla mnie wtedy kluczowe, żeby w pełni poznać,
poznać ten produkt. I też oczywiście nie czujemy się jakoś bardzo zobowiązani tym stand-upem. W momencie, w którym go nie potrzebujemy, to po prostu go nie robimy. Nikt tego nie sprawdza. I jeżeli chodzi o feedback, to staramy się mieć w miarę wysoką kulturę feedbackową. Staramy się feedbackować nasze działania na bieżąco i feedback oczywiście pomaga nam też zweryfikować funkcjonalność designu i jego poprawność, więc jest bardzo kluczowy właśnie w tych działaniach wewnętrznych. Jeżeli chodzi o trudne spotkania z klientem lub takie, które są bardzo wymagające pod względem poruszanego tematu, to bardzo polecam plugin TLDV do spotkań. I ten tool polega na tym, że nagrywa całe spotkanie, tworzy nam spis treści z tego spotkania i tym samym robi transkrypt. Jest to bardzo wygodne właśnie w komunikacji wewnętrznej, ponieważ w sytuacji, w której my mamy jakieś niejasności lub mamy jakieś wątpliwości co do projektu, u nas jest godzina, załóżmy, 10 rano, u klienta jest 4 nad ranem i my nie mamy czasu na to, żeby... Nie mamy fizycznie możliwości wtedy skontaktować się z klientem, a nie chcemy też czekać 6 godzin, aż on się pojawi. I wtedy możemy sobie wrócić właśnie do tego nagrania i bardzo szybko odnaleźć rzeczy, które były poruszane na spotkaniu. Czyli co? Tutaj daily, ale na luzie. Feedback w zespole jest istotny i tool TLDV. Przechodzimy do fazy koncepcyjnej i tutaj mam takie pytanie. Co łączy 40-stronicowy dokument specyfikacji z notką ze Slacka napisaną w drodze do biura? Obie te rzeczy lądują w śmietniku. Obie te rzeczy lądują w śmietniku dlatego, że tak naprawdę codziennie coraz więcej dowiadujemy się o naszych userach i często też założenia, które mieliśmy, bardzo szybko zmieniają swoje znaczenie, tracą trochę swój sens. Wszystko się zmienia na bieżąco. I tutaj w przypadku działań koncepcyjnych wyglądają w ten sposób, że zaczynamy, załóżmy w tym przypadku, od właśnie tego 40-stronicowego dokumentu, w którym opisane są wszystkie gole, pomysły i wymagania. I później przechodzimy do etapu koncepcji, na którym mamy wolną drogę w przypadku tego, jak my zaczniemy pracować nad daną funkcjonalnością. Możemy sobie zacząć od razu od UI-a, możemy zacząć od rysowania na białej tablicy, od szkiców i tak dalej. I generalnie zawsze efektem tych prac będzie wysokiej jakości ekran, gotowy do testów. Jeżeli chodzi o przekazywanie właśnie danego konceptu do testów, to wygląda to w ten sposób, że przekazujemy ten element, klient to testuje z agentami, bądź testujemy na wdrożeniu lub w ogóle pomijamy etap testów i opieramy się na naszym gut feeling, czyli naszym przeczuciu. I to też jest coś naturalnego i coś, czego nie chcemy się bać i tego ukrywać. MVP wiąże się też z tym, że nie zawsze po prostu jest miejsce na to, żeby przetestować dane rzeczy. Jeżeli chodzi o strukturę page'y, która nam pomaga w Figmie, to tutaj widać na screenie, że mamy na początek, zaczynamy sobie od stron koncepcyjnych, na których pojawiają się wszystkie koncepcje. I na samej górze mamy 3 mastery. Mamy mastera do aplikacji mobilnej, mamy mastera do wersji responsywnej i desktopu. I master to jest miejsce, do którego wrzucamy ekrany, które są w 100% zaakceptowane przez klienta. I master to też jest nasz łącznik tak naprawdę designerów z deweloperami. Tam są rzeczy już gotowe do developmentu. I co jest ważne tutaj, to to, żeby klient znał tą samą Figmę co my. Czyli w tym przypadku chodzi o to, żeby klient znał dokładnie tą strukturę page'y, która panuje w projekcie i by się tego w miarę starać się trzymać. I czasami zdarzało się, że jakiś deweloper kodował coś na podstawie strony z konceptami. Niemniej jednak są to i były to jakieś drobne przypadki, więc tutaj akurat nie musieliśmy niczego zmieniać. I im projekt większy, tym tak naprawdę organizacja pliku jest ważniejsza.
I my robimy to w ten sposób, że do każdej funkcjonalności mamy osobny plik w Figmie. Więc sprawdza się po prostu tego typu układ w tym przypadku. No i custom miniaturki oczywiście też pomagają w łatwej identyfikacji tych rzeczy i oprócz tego też ładnie wyglądają. Czyli co? Gut feeling jest ok. W MVP możemy sobie na to pozwolić i myślę, że w innych przypadkach też. Koncepty mają znaczenie, mimo tego, że na początku wspomniałem o tym, że notki lecą do śmietnika, to koncepty same w sobie przydają się o tyle, że my w momencie, w którym budujemy nowe rzeczy, tak naprawdę czasem wracamy sobie do tych konceptów i wyciągamy jakieś pewne komponenty, by zbudować nowe. No i oczywiście nauczmy klienta Figmy, niech zna tą samą Figmę, którą my się posługujemy. I teraz tak, czy to wszystko działa? No tak, nie do końca, ponieważ jak zobaczyliśmy pierwszego test flighta z Szymonem, to zdziwiliśmy się, dosyć się zdziwiliśmy. I co nam pomogło, to Design QA. I Design QA to sprawdzenie poprawności wdrożenia. I w prosty sposób można pokazać deweloperowi tak naprawdę, co nie działa. I my to zrobiliśmy w ten sposób, że zrobiliśmy każdy możliwy screenshot w aplikacji. Wkleiliśmy go tam właśnie akurat w prawy górny róg. I poniżej wklejaliśmy już rzeczywiste screenshoty z Figmy. I po lewej stronie umieściliśmy listę z rzeczami, które udało nam się znaleźć. I były to różne rzeczy. Były to ogólne błędy, były to błędy wizualne. Staraliśmy się to robić tak, żeby najpierw opisać problem i do każdego problemu dać rekomendację. I w tej rekomendacji znajduje się już komponent, który można sobie zmierzyć, jeżeli deweloper wejdzie sobie w tryb inspekcji. I tutaj też tak samo używaliśmy jeszcze specjalnych oznaczeń, żeby sobie dodać i pomierzyć jakieś konkretne odległości. I tutaj też oczywiście staramy się trakować i nadawać status każdej z tych rzeczy, którą znaleźliśmy. Więc mamy rzeczy, które zostały zrobione, które nie zostały jeszcze rozpoczęte, które są na wstrzymaniu i tak dalej. No i to też jest taki fajny łącznik właśnie tego designu z developmentem. Czyli co? Figma to nie wszystko, jak się okazuje, i odpowiadamy za wdrożenie. Odpowiadamy za wdrożenie, musimy być cały czas zaangażowani, znaczy cały czas, w momencie, w którym zaczyna się development, powinniśmy w jakiś sposób być zaangażowani właśnie w to wdrożenie. Jeżeli mamy możliwość dostania test flight, to jak najbardziej powinniśmy go dostać. Generalnie dobrze jest być w miarę on track z tym, co się dzieje u deweloperów. I to by było na tyle, ale chciałbym was zostawić z jednym przemyśleniem. Nie bójmy się iterować, iterujmy wszystko, od procesu po design. Tutaj naprawdę nie powinniśmy się obawiać tak zwanej iteracji. I w prezentacji opowiedziałem trochę o procesach i podejściu i chciałbym tym samym powiedzieć o Toning Design Academy. Jest to już druga edycja darmowych weekendowych warsztatów, w których my jako Toning chcemy pomóc młodym junior designerom stawiać pierwsze kroki w branży. No i po prostu są to dwa dni intensywnych warsztatów, na których dowiemy się wszystkiego o procesie, o tym, jak pracujemy, jak pracować tak naprawdę. Bez żadnych wypełniaczy, praktyczna wiedza. Zapraszam na stronę tda.tonic.com. I to wszystko. Dziękuję. Zapraszam do kontaktu, można mnie tu znaleźć, prawdopodobnie będę siedział do oporu, także zapraszam.